Witajcie ponownie z tej strony Ewka Ketonewka, znamy się z Instagrama. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak wprowadzić intermittent fasting stosując dietę ketogenną. Mam nadzieję, że wiecie, na czym mniej więcej polega intermittent fasting i że jest to bardzo fajna forma wspomagająca odchudzanie, jak również sanatorium dla naszego organizmu. Dlaczego tak się dzieje? Stosując intermittent fasting doprowadzamy do sytuacji, kiedy nie jemy. Kiedy nie jemy, nasz organizm nie jest skupiony na trawieniu, czyli takim najcięższym tak naprawdę procesie, który mu fundujemy. W związku z czym dochodzi do samoleczenia, do usuwania zbędnych produktów, uszkodzonych białek i leczenia stanów zapalnych dzięki temu. Dlatego intermittent fasting może być zarówno narzędziem do chudnięcia, do utraty tkanki tłuszczowej, ale przede wszystkim, co ja osobiście promuję, do leczenia stanów zapalnych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w ogóle występuje coś takiego jak autofagia? Nie bez powodu mówi się, że nasze organizmy najlepiej regenerują się podczas snu, najlepiej regeneruje się mózg, ciało, mięśnie, narządy, wszystko. To dlatego, że właśnie nie trawiąc dajemy naszemu organizmowi czas na odpoczynek, na odbudowę, a proces autofagii zaczyna się tak naprawdę mniej więcej po 16 godzinach niejedzenia. O tym, jakie są rodzaje postu, zaraz Wam opowiem. Natomiast jak wprowadzić posty i zmaksymalizować działanie diety ketogennej? Otóż zasada jest dosyć prosta, bo jedno wspiera drugie. Kiedy nie jemy, wymuszamy na naszym organizmie tak jakby pobudzenie hormonów spalających tłuszcz, tak? Obniżamy poziom insuliny. Tak samo działa ketoza, więc tak jakby dodanie jednego do drugiego daje fenomenalne efekty. Natomiast jeżeli do tej pory nie stosowaliście intermittent fasting, a zaczynacie adaptację do ketozy, wówczas ja zalecam zostawić sobie IF na czas po adaptacji. Z tego względu, że organizm musi się zaadaptować trochę do tych postów, bo przeciętny człowiek zazwyczaj kończy jeść około godziny 21 i zaczyna około godziny 6-7 dnia następnego, w związku z czym ta przerwa pomiędzy posiłkami to jest 9-10 godzin. Post przyjmuje się, że powinien być minimalnie 14-godzinny, co wywołuje w naszym organizmie dodatkowy stres. Więc jeżeli połączymy adaptację do ketozy, która jest bardzo stresogenna, bo przecież zmieniamy nasz styl życia o 180 stopni i do tego jeszcze dorzucimy intermittent fasting, no to już może być zdecydowanie za dużo. Ale jeśli stosujecie IF już od dłuższego czasu, ja na przykład zaczęłam stosować intermittent fasting mniej więcej 3 lata temu, natomiast od trochę ponad 2 jestem na diecie ketogennej, więc mój organizm już był zaadaptowany. Wówczas możecie połączyć adaptację z IF-em, ale mimo wszystko uważam, że dorzucanie sobie takiego dodatkowego stresu niekoniecznie jest wskazane, tym bardziej, że po adaptacji można albo zacząć redukcję i troszeczkę obniąć kalorie, albo właśnie zastosować intermittent fasting, czyli ten okresowy post, który wymusi na naszych hormonach działanie spalające tkankę tłuszczową. Natomiast tak, no od czego zacząć? Zacząć należy od tego, żeby planować posiłki. Później to już przyjdzie automatycznie, ale od samego początku powinniście zaplanować sobie dzień w ten sposób, żeby mieć przygotowane posiłki na okres tego okna żywieniowego, żeby nic z Was nie zaskoczyło, żeby nie było sytuacji, że zaczniecie jeść byle co, bo musicie coś zjeść, bo zaraz Wam się zaczyna post. I to jedzenie musi być bardzo odżywcze. Musicie dostarczyć w tym oknie żywieniowym odpowiednią ilość kalorii, makroelementów, mikroelementów, wody, wszystkiego, tak? Bo wszystkie kalorie spożyte po rozpoczęciu postu złamią go najzwyczajniej w świecie. I ważne jest, żeby w tym czasie, kiedy jest okno żywieniowe, zjeść tyle, ile jest Wam potrzeba. Jeżeli Wasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie to jest 2000, musicie w tym oknie żywieniowym zjeść 2000 kalorii. To tak na dobry początek. Powinniście też wiedzieć na przykład, jakie produkty powinny być spożyte na złamanie postu, jakie na rozpoczęcie postu, czyli co na koniec okna żywieniowego, co Wam na przykład pomoże zasnąć, żeby nie było sytuacji, że gdzieś tam w nocy obudzi Was głód, czyli co da Wam odpowiednią sytość, tak? Czyli gęstość odżywcza przede wszystkim. Kolejną rzeczą, bardzo ważną jest to, żeby stosować intermittent fasting rotacyjnie, bo nasze organizmy bardzo szybko się adaptują do zmian, bardzo szybko i na pewno znany Wam jest termin plateau, kiedy jesteście na diecie, ćwiczycie, trzymacie się wszystkiego, w ogóle nie ma żadnego podjadania, nie ma żadnych cheatów, a mimo wszystko w pewnym momencie waga stoi, nie ma efektów i co się dzieje? Zazwyczaj wówczas popełnia się taki bardzo duży błąd, czyli zaczyna się ciąć jeszcze więcej kalorii i jeszcze więcej ćwiczyć, a to nie na tym rzecz polega, bo organizm nie potrzebuje cięcia kalorii i większego spalania, tylko dodatkowego bodźca, zmiany tego bodźca. Czyli tak naprawdę powinno się na chwilę zwiększyć ilość kalorii i zmienić po prostu rodzaj treningu. Na przykład jeżeli do tej pory kręciłaś wiecznie cardio na rowerze, to zacznij trenować siłowo. Można też porotować sobie makro, czegoś dodać, coś odjąć, już nawet niekoniecznie w kontekście diety ketogennej, ale każdej innej. Dlatego właśnie rotowanie IF-em ma bardzo duże znaczenie, bo nasz organizm będzie ciągle zaskakiwany, każdego dnia tak naprawdę. I ja robię przykładowo tak, że jednego dnia robię 20 godzin postu i jem przez 4 godziny. Wtedy ten proces autofagii jest bardzo intensywny. Mój organizm oczyszcza się ze wszystkich tych złogów, które są zbędne i niepotrzebne. Dochodzi do odnowy komórkowej, a następnego dnia zaczynam już jeść na przykład po 12 godzinach, tak? Czyli już mój organizm taki oczyszczony i przygotowany chłonie wszystko dużo intensywniej. I potem znowu zaczynam cykl 20-godzinny. Dzięki temu, że za każdym razem następuje zmiana, organizm nie popada w takie obniżenie metabolizmu na zasadzie jest głodówka, nagle zaczynasz jeść i w związku z tym ten organizm ma takie, okej, to teraz skoro je, to ja to wszystko zmagazynuję, bo jak mi znowu zafunduje głodówkę, no to muszę z czegoś czerpać energię. A jeżeli te kalorie są dostarczane w odpowiedni sposób i rotacyjnie, wówczas nie ma spowolnienia metabolizmu. Dodatkowo ketoza też nie spowalnia metabolizmu, więc to wszystko działa ze sobą idealnie. To jest po prostu połączenie perfekcyjne. Więc gdyby stosować tak naprawdę ten IF codziennie, na zasadzie codziennie 18/6, 7 dni w tygodniu, organizm bardzo szybko się przyzwyczai i przestanie na to reagować, a nie o to nam chodzi. I takie rotowanie IF-em nazywamy Alternate Fasting Day, czyli co drugi dzień. I teraz jakie mamy metody? Jest bardzo znany OMAD, czyli One Meal of a Day, który tak naprawdę wcale nie jest jednym posiłkiem, a przynajmniej nie powinien być jednym posiłkiem w ciągu dnia, dlatego że jeżeli w ciągu 24 godzin macie powiedzmy 23,5 godziny postu i spożywacie jeden wielki, obfity posiłek, który ma, nie wiem, 1500 czy nawet 2000 kalorii, to jest to ogromne obciążenie dla układu trawiennego i tak naprawdę może zaowocować bardzo złym samopoczuciem. Więc OMAD też powinien być robiony tak, że najpierw łamiemy post czystym białkiem, a na przykład po godzinie zjadamy już ten duży posiłek, bo chodzi o to, żeby dać naszemu organizmowi informację, że będzie wprowadzona jakaś tam ilość jedzenia. OMAD-u zdecydowanie nie powinny stosować kobiety ze względu na nasz układ hormonalny, który jest bardzo wrażliwy i na tarczycę, także ja OMAD zalecam, jeżeli już to facetom, dziewczyny nie zabierajcie się za to, chyba że raz naprawdę na jakiś czas, ale wtedy dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosować po prostu 24-godzinny post całkowicie i potem jeść normalnie. Druga opcja to jest właśnie 20/4. Ja bardzo lubię tą opcję, kiedy kończę jeść na przykład o godzinie 16 dzisiaj i zaczynam jeść o godzinie 12 dnia następnego i jem przez 4 godziny, spożywając w tym czasie oczywiście odpowiednią ilość kalorii. I na następny dzień, skoro kończę znowu o godzinie 16, no to zaczynam jeść o godzinie na przykład 8 rano czy 10. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo wymusza na organizmie taką naprawdę bardzo głęboką autofagię, więc to polecam. Potem jest oczywiście 18/6, to jest dla osób, które... Bo 20/4 możemy stosować na ketozie na przykład, no bo jesteśmy naprawdę w stanie 20 godzin wytrzymać bez jedzenia, bez najmniejszego problemu. Natomiast osoby, które są na tradycyjnej diecie węglowodanowej, no mogą nie dać niestety rady, więc 18/6 lub 16/8, no to już jest takie optimum, bo wtedy jemy przez 6 czy 8 godzin i to się bardzo fajnie sprawdza przy takim tradycyjnym odżywianiu. Muszę też zaznaczyć, że tak naprawdę każdy, ale to każdy powinien stosować przynajmniej 14 godzin niejedzenia i mówiąc niejedzenia, mam na myśli naprawdę nie wprowadzanie żadnych kalorii do naszego organizmu. Kończysz jeść o godzinie 18 i zaczynasz dnia następnego o 8 rano, ale między tą 18 a 8 rano nie spożywasz żadnych kalorii. Kawa, herbata, czarna woda jak najbardziej, natomiast żadne dodatkowe kalorie. Dajmy temu organizmowi odpocząć, dajmy mu dojść do siebie, dajmy mu się zregenerować w jakikolwiek sposób. 14 godzin to jest minimum dla każdego, czy nazywa to IF-em, czy nie nazywa tego IF-em, każdy powinien to stosować. Potem mamy tak zwane posty przedłużone, czyli prolonged fasting, czyli post 24 godziny, 48 godzinny i dalej wyżej. Ja maksymalnie zrobiłam 96 godzin i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę czułam się fenomenalnie. Druga doba zawsze jest ciężka, natomiast funkcje kognitywne mózgu są nieprawdopodobne. Oczywiście następuje coś takiego jak skupienie na jednej rzeczy. Jeżeli na przykład macie egzamin i musicie się skupić na przyswojeniu wiedzy, czyli skupiacie się na jednej rzeczy, wchodzi fenomenalnie. Natomiast jeżeli musicie zrobić już kilka, no to wtedy taki długi post może być zbyt męczący, ale odnowa komórkowa, regeneracja to już jest naprawdę level pro. 24-godzinny post może stosować każdy raz w tygodniu, naprawdę jest zalecany i to jest dzięki temu już mamy bez obcinania tak naprawdę kalorii codziennie po 500, możemy sobie zafundować 24-godzinny post i mamy 2500 kalorii deficytu odgórnie tak jakby, tak? Czyli nie musisz codziennie obcinać sobie z 2000 na 1500 i się męczyć i ojeju, tu znowu muszę coś obciąć. Dużo łatwiej jest wytrzymać po prostu 24 godziny, podczas których bardzo ważne jest przyjmowanie potasu, magnezu, sodu i picia dużej ilości wody. Ocet jabłkowy fenomenalnie wpływa na proces i autofagii, i obniża poziom cukru i do tego jeszcze hamuje głód, także ja bardzo, bardzo polecam. 48-godzinny post raz w miesiącu też jak najbardziej wskazany, a te już takie wyższe, no to trzeba się do tego przygotować i raz na 3 miesiące, nawet 72-godzinny post też dobrze zrobi naszemu organizmowi. Jesteśmy niestety przestymulowani i przesyceni ciągłą dostawą jedzenia, które jest bardzo łatwo dostępne, które wychodzi nam z lodówki, z szafek, z szuflad i ciągle coś podjadamy, a tak naprawdę to bardzo źle wpływa na mikrobiotę jelitową, bardzo źle wpływa na regenerację potreningową czy okołotreningową. Także myślę, że warto przemyśleć taką sprawę i sobie od czasu do czasu zafundować taki post, bo on... Przede wszystkim wpływają świetnie na wyregulowanie poziomu insuliny, na obniżenie właśnie poziomu cukru, na poprawę funkcji kognitywnych, czyli tej takiej plastyczności mózgu i również pomaga szybciej wbić się w ketozę ponownie, bo stosowanie postu po to, żeby wejść w ogóle na adaptację do ketozy, nie jest najrozsądniejszym rozwiązaniem, chyba że jest to któreś tam z kolei wejście w ketozę. Wtedy jak najbardziej 48 godzin i ketony bardzo szybko są już produkowane, także jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast najważniejszą absolutnie rzeczą, na którą muszę zwrócić uwagę, to jest to, żeby nie stosować intermittent fasting, postu czy przedłużonego postu jako kary za wyskoki dietetyczne. To jest najgorsze, co możecie sobie zafundować, bo to jest budowanie bardzo złych relacji z jedzeniem, bardzo złych nawyków żywieniowych. Na zasadzie takiej, że zaliczyłam cheat meala, imprezę, nie wiem, rozwaliłam totalnie cały tydzień diety, no to teraz będę 2 dni się głodzić. Nie. To jest bardzo złe rozwiązanie, szczególnie jeśli się właśnie najecie, a potem nagle wejdziecie na taki duży post. Przysięgam, będziecie czuć się koszmarnie, będziecie odczuwać potworny głód. No i to jest takie zabijanie wyrzutów sumienia, karząc siebie, więc nie, zdecydowanie nie. Podsumowując, IF i ketoza, najlepsze rozwiązanie z możliwych, ale wprowadzajcie ten intermittent fasting po adaptacji do ketozy, żeby dać naszemu organizmowi nowy bodziec, który spowoduje, że tkanka tłuszczowa będzie po prostu płonąć. Pozdrawiam serdecznie.